Man kann sehen, wir waren besser als Wisla. Wir haben 4-5 Chancen gehabt. Aber okay, nach diesem Spiel, was wir haben verloren, ein Punkt, okay. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Te dwa tygodnie, które mieliśmy przygotowania z nowym trenerem, spędziliśmy na mocnych przygotowaniach fizycznych, które mam nadzieję było widać na boisku. Mieliśmy swoje szanse, powiedziałbym, że jakieś 4-5 na to, żeby tutaj strzelić bramki. Wydaje mi się, że byliśmy drużyną przeważającą w tym spotkaniu, ale musimy uszanować ten jeden punkt. Czyli nie dosyć jednym słowem, Erik Otrzyba. Also, für dich sollte das sein ein Gewinn heute. Ja, sicher, aber... Große Problem, nicht große, aber Problem war die rote Karte. Und dann man muss alles wechseln und das ist dann ein bisschen schwierig, aber wir spielen gut, wir haben gute Chancen gehabt. Wir müssen weiter so arbeiten und ich hoffe, nächste Spiel. Oczywiście, jest niedosyt. Tutaj największym problemem dla Wisły była oczywiście ta czerwona kartka i tutaj ich ta roszada w składzie, którą musieli wykonać. Natomiast my mieliśmy swoje szanse. Nie wykorzystaliśmy ich, ale w następnym meczu musimy zagrać o 3 punkty. Największym problemem Korony wciąż jest skuteczność. Unsere Problem, der Journaliste sagt, dass wir schießen nicht die alle Chancen, die Tore von die Chancen, was haben wir? Ja, größte Problem ist Tore. Wenn wir nicht Tore schießen, dann ist Problem. Dokładnie. Największym problemem są w tym momencie bramki, bo jeśli nie będziemy ich strzelać, no to będzie to dalej problemem naszej drużyny. Zweimal Stangen. Dwa razy w słupek trafiliśmy w tym meczu. Powiedziałeś, Alik, że największym jakby tutaj, najwięcej przygotowywałeś się pod kątem fizycznym do tego meczu przez te dwa tygodnie. Czyli co najbardziej jakby braków tych było pod kątem fizycznym, czy może mentalnym? Jak to wyglądało z twojej strony? Das mit dem Coach, hast du vorbereitet mit dem Kondition oder mental auch hast du gearbeitet mit dem Trainer? Ich glaube mental. Zwei Wochen waren zu guten Trainingen, alles mit Ball. Haben wir gesehen heute. Wir waren besser und... Tak jak widzieliśmy dzisiaj na boisku, dwa tygodnie ćwiczyliśmy tak naprawdę z piłkami, ale największym chyba tak naprawdę pracą trenera Grzesika była jednak sfera mentalna. Teraz drużyna i przede wszystkim Erik też czują się jakoś pewniej, bo zdobyli jeden punkt. Strzelili też w końcu bramkę, bo tego też bardzo długo brakowało. Bist du jetzt sicher als früher, weil jetzt hast du den Tor geschießen, du, genau, und ob die ganze Mannschaft fühlt auch so, dass du, kannst du nächste Match auch gewinnen? Glaubst du das? Ich hoffe. Wir müssen schon gewinnen, wir brauchen die 3 Punkte und wir sind gut vorbereitet, mental und auch physik. Jesteśmy dobrze przygotowani i fizycznie, i mentalnie. Mam nadzieję i szczerze chciałbym sobie tego życzyć, żebyśmy w następnym meczu strzelili zdobyli 3 punkty. Znaczy na pewno przez pryzmat punktów należy ten mecz traktować jako stratę 2 punktów. No oczywiście szanujemy ten punkt, który dopisujemy, ale przy takim układzie meczu, gdzie zawodnik gości dostaje czerwoną kartkę w pierwszej połowie przy stanie 0-0, to na pewno musimy to traktować jako stratę 2 punktów. Co tam się stało w tej sytuacji, po której sędzia podyktował rzut karny dla Wisły Kraków? No to ty tam miałeś to starcie z Michałem Makiem. No mój błąd na pewno w obliczeniu torolotu piłki. Gdzieś tam później próbowałem ten błąd uratować. Być może niepotrzebna interwencja ślizgiem. No, liczyłem na to, że gdzieś tam tą piłkę uda mi się wygarnąć przed zawodnikiem gości. Tak nie było. Nie byłem do końca pewny decyzji sędziego, no ale jeżeli dzisiaj mamy VAR i arbiter podyktował karny, to na pewno był ten karny. Abstrahując od tej sytuacji, mieliście jeszcze wiele okazji do tego, żeby przechylić, ale zwycięstwa na swoją korzyść znów szwankowała skuteczność. No jasne, gdzieś tam kiedy Erik w 47 minucie strzelił tą bramkę na 1-1, to wierzyłem w to, że ten mój błąd, bo tak to trzeba postrzegać, uda się naprawić całej drużynie i uda nam się ten mecz wyciągnąć na 2-1. Niestety tak się nie stało, no trudno, ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. No, ale po 4 porażkach z rzędu jest remis i w końcu 4. bramka w tym sezonie w 8. meczu. No więc coś drgnęło do przodu, tak można powiedzieć. No jasne, w tej sytuacji trzeba szukać pozytywów i tak jak pan mówi, mamy jeden punkt, od czegoś zaczynamy i patrzymy dalej w przyszłość.
Powiedz mi jeszcze, jak się czujecie w sytuacji wypiłkarzy, kiedy no, trener Sławomir Grzesik, wiadomo, że jest trenerem tymczasowym i za chwilę pewnie poznacie nowego szkoleniowca. Czekacie już, chcielibyście znać to nazwisko jak najszybciej, no bo kolejny mecz już za tydzień. To znaczy, my jesteśmy profesjonalistami i takim samym profesjonalistą jest trener Grzesik. My się nie skupialiśmy na tym, co gdzieś tam działo się dookoła klubu, tylko skupialiśmy się na każdym treningu i na najlepszym przygotowaniu do meczu z Wisłą.